Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomasz z tej strony. Dzisiaj w takim szybkim wydaniu analizy na weekend. Zobaczymy, co się stało w tym tygodniu, który był naprawdę istotny i ważny dla nas, bo mieliśmy posiedzenie banków centralnych i zaraz sobie dojdziemy, co się tu wydarzyło na tych posiedzeniach banków centralnych. Zaczniemy sobie analizę i globalne spojrzenie na euro do dolara. Co tutaj mamy i co nam się wydarzyło? Na eurodolarze mieliśmy korektę po tym impulsie, który poszedł tutaj. Dostaliśmy dopiero pierwszy etap rozbudowania się korekty, czyli mamy na razie płytkie A. Na chwilę obecną sprawdzamy i patrzymy, co dalej tutaj z tego wyniknie, bo chcemy albo będzie B, które już nam się zakończyło, albo B dojedzie do naszej strefy jeszcze tutaj, czyli będzie wyciągnięte do B, po czym powrót jeszcze na fali C do tych poziomów i z tych poziomów dopiero będzie mocniejsza jazda do góry. Wtedy będziemy mogli postawić sobie globalnie jedynkę, dwójkę i będziemy spoglądać na to, że jednak tutaj będziemy jechać mocno, mocno do góry. No ale zobaczmy, co było w tym tygodniu z bankami centralnymi i z wypowiedziami, a bardziej konferencjami prasowymi Jerome'a Powella oraz Christine Lagarde. Zobaczcie, to co mieliśmy tutaj, dniowy interwał i ta przepotężne dwie świece, które się tutaj zaczęły stąd mniej więcej, to jest wypowiedź Powella, który wypowiedział się bardzo, powiedzmy, że gołębio na temat obniżenia stóp procentowych, czyli powiedział, że jeżeli nie będą jakieś czynniki wchodziły zewnętrzne, to te stopy procentowe będziemy sobie obniżać w przyszłym roku. No i rynki zdziwione były, bo myślały, że on jeszcze zacznie straszyć rynki, że niestety stopy procentowe jeszcze nie będą, jest szansa na to, żebyśmy podnosili te stopy w przyszłym roku. No ale o dziwo wypowiedział się tak, że ja też jestem zdziwiony i rynki również są zdziwione, bo nikt się nie spodziewał aż tak gołębiego tutaj jego wypowiedzi, tej gołębiej wypowiedzi. No ale co się wydarzyło? Potem dostaliśmy jeszcze czwartkową sesję i piątkową, wyciągnięcie tutaj tej świecy czerwonej do dołu. Jeżeli sobie zerkniemy, co tutaj nam się wydarzyło, no to to jest wszystko po konferencji Christine Lagarde, czyli tak jak wspominałem na live, który robiliśmy sobie podczas konferencji EBC, czyli Europejskiego Centralnego Banku, mówiłem, że jednak ten trend może być odwrócony, bo tutaj zbyt duży optymizm poszedł do góry i mówię, może być trend odwrócony. Zobaczcie, zrobiła nam się na dniowym interwale przepotężna formacja. Ta formacja też jest w odpowiednim miejscu, bo patrzymy, tutaj mamy tą linię trendu, która była respektowana, troszeczkę ją tutaj też naruszamy, ale żebyśmy tak sobie zobaczyli, jak to można handlować, no to będziemy czekać na jakąś strukturę tutaj lokalną, bądź jeszcze, jeżeli dostaniemy przełamanie z mniejszego interwału godzinowego, powrót, małe przełamanie, jeszcze jeden powrót i tu będzie nasze miejsce do tego, żeby spróbować jednak poszortować to. Zobaczymy, jak poniedziałek nam się tutaj otworzy i jak rynki globalne będą na to się zapatrywać, ale powiem Wam, że no tutaj jest duże pole do popisu, ale żebyśmy się nie zdziwili, że to już jest ten etap, żebyśmy dostali spadki, chociaż pamiętajcie, mamy grudzień, końcówkę miesiąca, jeszcze troszeczkę to jest wszystko windowane, te wyniki. Także globalne jakieś korekty bym się nie spodziewał. Może będzie tak, że jeszcze będziemy tutaj sobie podciągać tą cenę mniej więcej do tych rejonów, a dopiero w nowym roku, w styczniu, może być jakiś tutaj większy spadek. Tak, tutaj sobie spoglądamy na tą główną parę walutową, czyli euro do dolara. Dodatkowo zerknijmy sobie, jak wygląda tutaj sytuacja na naszym rynku, czyli złotóweczka do dolara albo dolar do złotówki, jakby tutaj powiedz z tradingowego tutaj rynku. No i tak, globalnie my cały czas jesteśmy teraz przy linii trendu wzrostowego, czyli ta nasza waluta ma tutaj tą linię zieloną trendu, gdzie mieliśmy drugą styczność, praktycznie trzecia styczność, czwarta styczność była i teraz jesteśmy piąty raz przy tej linii trendu. I tutaj niestety obawiam się, że może z tego wyniknąć mały kłopot dla nas. Oczywiście, jeżeli sobie zobaczymy na te tygodniowe świece, które nam się już zamknęły, no to zobaczcie, bliżej zerknąć na nie, zlecenia jednak przy tej linii trendu wchodzą. Czyli ktoś ten rynek próbuje nam wypchnąć stąd, ale to jest tylko i wyłącznie taki zakus, że może tutaj dostać jakieś, możemy dostać jakieś odreagowanie, po czym tu będzie przepotężne wybicie, ponieważ to już nam się zrobiły takie widoczne dołki. Chociaż ten dołek, który tutaj mówiłem, będzie kluczowy, on był kluczowy do wybicia, czyli wywaliliśmy go. Ten następny dołek, który się tutaj nam pojawił, czyli ten tutaj też został wybity. No ale teraz mamy tutaj ładną strefę do tego, żeby jeszcze rynek chciał tutaj do nas
wrócić do tych poziomów, czyli poziomy mniej więcej przy cenie 3,92, 3,93 i 3,91, gdzie jeszcze raz można by tutaj nacisnąć, zrobić presję i wywalić ewentualnie te stoploce. Jak sobie zobaczymy na tego dolara do złotóweczki, to ja tutaj mam dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest podjazd ceny w te rejony. Jeżeli ja dostanę odreagowanie w te rejony, to będzie idealne miejsce do tego, żeby próbować jeszcze handlować do dołu na umocnienie złotówki, ponieważ nie widzę na chwilę obecną podstaw, żeby ta nasza złotówka mogła się mocno osłabiać, ponieważ mamy trend spadkowy, mamy na zaliczone globalne 382414, gdzie po pięciofalowym ruchu chciałbym zobaczyć tutaj jakąś korektę wyższego rzędu, ale ta korekta wyższego rzędu może jeszcze i zrobiła tak, że wybiła nam ten dołek fali numer 5, jeszcze może zjechać niżej, bo nawet mówiłem poziomy 370 do 360 to są takie poziomy, że możemy jeszcze tam wrócić i dopiero globalnie pojechać tutaj do tych poziomów, jeżeli będziemy widzieć jakąś korektę na horyzoncie w styczniu, w lutym dla rynków przeznaczoną. Także jak sobie spojrzymy jeszcze na interwał dzienny, czy tutaj moglibyśmy dorzucić ewentualnie na shorty? To było miejsce, gdzie sobie też na porannym rynku omawialiśmy, że to jest miejsce do wejścia ewentualnie po nowy dołek. Dostaliśmy tutaj malutkie przebijanie konotem tej strefy, no ale cena wyjechała, wybiła nowy dołek. No i teraz co? Teraz to, że my za bardzo nie możemy teraz pohandlować, bo tu się pojawiła nam dodatkowa jeszcze inna strefa, sobie ją mogę tutaj zaznaczyć, ale ta strefa teraz jest ze znakiem zapytania. Jeżeli ja bym sobie wziął mniej więcej do tych poziomów, to jest ze znakiem zapytania, ponieważ ja do końca nie wiem, czy ten swing, który tutaj doprowadził mi zjazd na tych czerwonych świecach, a weźmy sobie interwał 4-godzinowy, czy on nie doprowadził do tego, że my dostaliśmy tutaj jeszcze mocniejszy zjazd tylko po to, żeby wybić te dołki, które tutaj były. Czyli mocny zjazd, wybicie dołków, manipulacja rynku, zapakowanie się do rynku, bo zobaczcie, nawet na 4-godzinowym, co tu mieliśmy? Nie dość, że było wybicie tego dołka, zebranie stop lossów, formacja świecowa nam się tutaj pojawia, objęcie hossy, po czym mieliśmy test formacji, nawet na teście formacji zrobiła nam się formacja, gdzie ona została też ponownie przetestowana. No i teraz spodziewam się, że moglibyśmy sobie pojechać do góry. Tak samo jak to nastawienie na rynku, że ten euro-dolar jednak może pojechać w tamtą stronę do dołu, że to, co to Powell zbudował, może to nam się rozsypać jak malutki domek z kart. Także na to należy zwrócić uwagę i tutaj bacznie będziemy pilnować. Na chwilę obecną odpuścimy sobie to, bo zobaczymy, jak w poniedziałek się rynki otworzą i zobaczymy, czy nie będziemy chcieli jechać tutaj do tej strefy 4,20-4,25. To będzie ta nasza strefa, gdzie tam będziemy sobie handlować to ewentualnie na shorty. Z par walutowych, no to przypominam, dalej jesteśmy tutaj przy naszej parze, którą sobie handlujemy, Brytyjczyk do jena, z interwału nawet 4-godzinowego, mamy teraz wejście idealne, to jest poziom do tego, żeby wchodzić, docelowo wyjazd po te wierzchołki, które mamy tutaj przy poziomie 188,55, nawet można powiedzieć stop loss pod tą linią, dajemy na 177,72. I tutaj czekamy, ewentualnie zgodnie z trendem, będziemy patrzeć na tych wszystkich parach walutowych. Powiem Wam, że nasze te wszystkie pary walutowe sobie omawialiśmy do jena, czyli do japońskiej waluty. Wszystkie weszły w strefę, ale przypominam też, nie handlujemy wszystkiego od razu, tylko weźmiemy sobie jeden walut, żeby się nie okazało, że jeżeli się pomylimy do tej pary walutowej, a bank Japonii jakąś niespodziankę może sprawić, no to się pomylimy na 5 parach walutowych. My tylko sobie handlujemy jedną. Jeżeli macie Brytyjczyka do jena, to sobie handlujcie Brytyjczyka do jena. Jeżeli skoncentrowaliście się na dolarze amerykańskim do jena, to sobie handlujcie dolarem kreskiego do jena. Z takich walut, które my tutaj jeszcze sobie obserwowaliśmy, no to oczywiście mogę powiedzieć, że mamy tu kilka. NZD do Kanadyjczyka był. No i na chwilę obecną mamy tutaj tą strefę, mówię, że się rozbudowuje i też liczymy na to, żeby dostaniemy potężne spadki, co najmniej po te dołki, które tutaj mamy. Dobra, koniec odnośnie par walutowych, przejdziemy sobie tutaj do smaczku, którym jest Bitcoin. No i teraz tak, przy Bitcoinie mam swoje przemyślenia, które na spokojnie sobie zobaczyłem. I teraz tak, co mamy? Ostatni swing prowzrostowy, który tutaj dostaliśmy na tym Bitcoinie, czyli tą jazdę tutaj z małymi korektami, jazdę do góry, w pewnym miejscu i momencie został mi przełamany, ale to jest tylko lokalnie przełamanie, czyli zejście poniżej tego dołka, który miałem tutaj, spowodowało, że ja teraz szukam ponownego
wejścia, ale już nie na wzrosty, tylko na shorty. Próbuję tutaj złapać na shorty tą pozycję i teraz odkąd? Wejście było przy poziomie, który tutaj mieliśmy, czyli 40, tu mamy tak 43 058, tu jest nasze wejście, stąd wchodziliśmy docelowo do tej strefy, którą chcemy osiągnąć tutaj, a tutaj będę odwracał pozycję ewentualnie na ponowne nastawienie się na wzrosty, ale też będziemy patrzeć, jak ta cena będzie tutaj operowała, czyli ta cena, jeżeli nam tu wjechała w te miejsca, dla mnie to było kluczowe, bo mówiłem, że to będzie ewentualnie jedno miejsce zawrócenia tego trendu globalnego. Mieliśmy raz wjazd, w tym drugi wjazd i teraz testowanie tego, małe przetestowanie i ja bym liczył, że dalej pojedziemy sobie do tych rejonów. No i ja to handluję, jestem w pozycji na chwilę obecną. Jeszcze stop lossy są nad, tak jak mamy tutaj ustawione, czyli stop lossy mamy tutaj nad praktycznie tym wierzchołkiem, który jest tutaj. Docelowo jedziemy, dotąd zysk do ryzyka 2,31. Zobaczymy, co tutaj dalej nam się wydarzy. Czy ta cena ewentualnie dojedzie i jakim ruchem tutaj. Jeżeli będzie dojeżdżało, to będziemy się zastanawiać, co robić. Czy cashujemy 50% i ta cena jeszcze może nam jechać docelowo do tych poziomów 30, czy będzie to się odbywało, że tutaj już obracamy się z powrotem i patrzymy, żebyśmy go zgodnie z tym trendem, który na chwilę obecną obowiązuje, jechali do góry. Ale problem w Bitcoinie jest taki, że tutaj dwie metodologie się nam ścierają, czyli metodologia płynnościowa z metodologią korekcyjną. Jeżeli sobie zerkniemy globalnie na to, co się tutaj nam wydarzyło, ja sobie już ukryję, żeby wam pokazać, żeby był wyraźny i czysty wykres. Zobaczcie, my mieliśmy trend spadkowy z metodologii korekcyjnej. Największa korekta tutaj, ona została tutaj powtórzona. W tym miejscu zrobił nam się overbalance, czyli ten trend spadkowy został złamany na trend wzrostowy. Ale jeżeli spojrzymy sobie z metodologii płynnościowej, to ruch, który mnie interesuje i główny jest dla mnie ten, i teraz mamy powrót do tego ruchu i może to być pułapka dla wszystkich, którzy już spoglądają prowzrostowo na Bitcoina, że idziemy z powrotem po 100 tysięcy albo nawet wyżej. To miejsce, które tutaj mamy na wykresie, ono może doprowadzić ponownie cenę do tych dołków albo nawet do niższych poziomów. I teraz znalazłem wam ciekawą analizę. Zobaczmy sobie tutaj Bitcoina i porównamy sobie, jak tutaj Bitcoin do Matika nam się zachował, albo jak nam się Matik zrobił tutaj. Zobaczcie, to jest historyczna cena Matika, obecnie o co chodziło. Również mieliśmy podobną sytuację jak na Bitcoinie. Czyli tu mieliśmy trend spadkowy, była największa korekta, pojechało do dołu. W pewnym momencie ta korekta, która tutaj była największa, wystąpiła, ona została tutaj przełamana, czyli zrobiliśmy overbalance tej korekty i nastawialiśmy się na to, że na Matiku pojedziemy dużo, dużo wyżej. No i co wystąpiło? Wystąpiło to, że my wróciliśmy do pewnej strefy, czyli tu jest ta strefa nasza podażowa, to jest potężna strefa podażowa, która mogła doprowadzić jeszcze do jazdy do dołu i tak się właśnie na Matiku stało, że tutaj cena nam dojechała do tego miejsca, po czym dostaliśmy przepotężny strzał do dołu. I teraz mamy podobną sytuację na Bitcoinie. Cena wjeżdża nam w taką strefę płynnościową, mocną strefę płynnościową podażową. Obecnie jesteśmy w niej. I tu trzeba się przygotować na to, że jeżeli z tej strefy dostaniemy sygnały, czyli rozbudowywanie się, może być tutaj jazda do dołu i to może być jeszcze mocna jazda do dołu, gdzie wszystkich tutaj nas jak gdyby może z rynku wysadzić. Kiedy to się stanie? No teraz jest grudzień, wiadomo, już spokojnie, w lutym będzie decyzja odnośnie ETF-ów na Bitcoina, na Ethereum. Co by się stało, jeżeli SEC powiedziałby, że niestety nie aprobuje na przykład tutaj ETF-ów na te kryptowaluty? No to wtedy by był przepotężny strzał do dołu. Ale mówię, że tu trzeba ostrożnie się zachowywać. Dla mnie jeszcze takim kluczowym miejscem, jak sobie zobaczymy na Bitcoinie i zrobimy tę analizę, to jeżeli ja bym tutaj miał spoglądać prowzrostowo, tak już naprawdę prowzrostowo, cena 48 200. Jeżeli ta cena 48 200 zostanie wybita, to ja już wtedy rękami, nogami mówię ok, jedziemy do góry. Czyli wybicie tej ceny, korekta, każda korekta, która się przydarzy albo się będzie, będzie miejsce do tego, żeby można się dołączyć do rynku, to ja już będę traktował jako strzał do góry i jazdę do góry w tym kierunku północnym. Także ciekawie na Bitcoinie jest, ale mówię, przestrzegam przed tym, żeby nie napawać tutaj zbyt dużym optymizmem tego.
Dobra, następny walor to mamy Nasdaqa. Pytaliście o Nasdaqa. No Nasdaq stopniowo ciśnie do góry. Te dwie kreseczki przy poziomach, znaczy linie przy poziomach 1000, no co ja mówię, 16771 i 16772 to są nasze historyczne wierzchołki. Już praktycznie Dow Jones pokonał historyczne wierzchołki, DAX, KKR, WIG20 jeszcze też ma do tego troszeczkę, ale tutaj następny Nasdaq próbuje nam podbić tą cenę w te rejony. Zobaczymy, czy mu się to uda. Na chwilę obecną nie będziemy tego shortować absolutnie. My próbowaliśmy tutaj, w tych rejonach, tutaj znaleźć miejsce do tego, że ten trend może się nam zawrócić po tak zwanym czyszczącym zebraniu tych stop lossów. Fajnie to wyglądało, predykcje mieliśmy. Pamiętajcie, to był handel pod prąd. Niestety nie udało się. Zabezpieczenia na break-even nam wystrzeliły, pojechaliśmy wyżej. To już tego nie będziemy robić, bo tu już są historyczne szczyty. I teraz tak, jeżeli są przebijane historyczne szczyty, to one są szybko przebite raz. Czyli jest tylko wyjazd, wrzucenie tych stop lossów, potem cofka i z tej cofki jeszcze możemy dostać przepotężną jazdę do góry, czyli jeszcze przepotężnie możemy jechać do góry, także tam to miejsce sobie odpuszczamy. I teraz co będzie dla nas jeszcze kluczowe? Kluczowe dla nas będzie, jeżeli cena nam wróci do tych rejonów, czyli 16021 i 15930. To będzie nasz rejon, gdzie jeżeli cena by nam tutaj wróciła, to my z tego miejsca będziemy handlować do góry. Także nie ma możliwości jakiejś tutaj handlowania i otwierania shortów na chwilę obecną bez wyraźnych sygnałów, a ja takich sygnałów jeszcze na chwilę obecną nie widzę. Z firm, które chcielibyśmy sobie zobaczyć i przyglądamy się na shorty, IBM. IBM jest w strefie, powiedzmy, że tak z 4-godzinowego to była formacja, nawet jak sobie zerkniemy na dniowy, jak tutaj wyglądało, no to mamy tutaj zasłonę ciemnej chmury, zielona, czerwona, teścik tego i tutaj ja jestem prospadkowy na IBM-ie. Zobaczymy, jak to dalej nam będzie się kreować i to będzie wszystko wychodziło. Czyli może ten scenariusz obrócenia przez Europejski Bank Centralny tych rynków, które optymistycznie nastroił Powell, może się przyczynić, że pojedziemy do dołu. Drugim takim miejscem i taką tutaj spółką giełdową, którą będę próbował handlować do shorta, jest Amazon. Tak, wiem, że zaraz powiecie, no dobra, ale Amazon przecież tutaj bardzo mocny swing do góry. Oczywiście, swing bardzo mocny do góry, ale strukturalnie, jak sobie spojrzymy na to, no to tu mamy miejsce i poziomy zakończenia korekty. Czyli tu jest nasz impuls, tu jest nasze A, tu jest nasze B i tu jest nasze C, ewentualnie stąd na odreagowanie. Na jakie odreagowanie? Powtórzenie mniej więcej tej korekty, czyli tu by było zacnie, jeżeli ta cena by zjechała nam do tych poziomów. Dodatkowo tu mamy strefę, gdzie jest płynność i możemy sobie spojrzeć, że z tej płynności będziemy jechać dużo, dużo wyżej. Także na chwilę obecną szukamy miejsca do shorta, oczywiście po sygnale i to nie jest sygnał gdzieś na 15-minutowym, tylko co najmniej na godzinowym, 4-godzinowym musi mieć ładny sygnał i już tutaj na dniowym nam coś, ta cena zaczyna spowalniać. Zobaczymy, jak to się ma do poprzednich świec. To sobie też omówimy dokładnie na porannym, poniedziałkowym przeglądzie rynków. Bo mówię, mam parę takich, gdzie chciałoby się poshortować, ale też ostrożnie, ponieważ te rynki są nagrzane, grudzień, hossa. No zobaczymy, ciekawie jest na tych rynkach, będziemy patrzeć i spoglądać się na to, co tam dalej się nam wyrysuje. Przejdźmy sobie tutaj do rynku ropy. Rynek ropy ciekawie nam się zachował, ponieważ co mamy? Kluczowy wierzchołek, którego tutaj chcieliśmy, został jak gdyby wybity, czyli ten wierzchołek został wybity, co może troszeczkę napawać optymizmem, że ta ropa jednak dostanie pęd i pojedziemy sobie dużo, dużo wyżej. Przypominam Wam, na ropie cały czas ścierają się tutaj nam dwa mocne podmioty, czyli OPEC, który stara się obniżać wydobycie ropy w swoich państwach, które należą do tego OPEC-u, ale to jest też, mówię, to się rikoszetem odbija na nich, ponieważ każdorazowe obniżanie jakby wydobycia, kraj, który obniża to wydobycie, ma mniejszy przychód. Pomimo tego Stany Zjednoczone, to jest drugi podmiot, który walczy akurat z OPEC-iem i on cały czas próbuje zwiększyć wydobycie tej ropy i zarzucić swoją ropą świat, żeby ta cena była zbijana, żeby faktycznie i Rosja, i inne podmioty miały tą niską cenę i nie mogły zarabiać tyle, ile powinny, no to tutaj w ciekawym teraz jesteśmy miejscu, ponieważ jak sobie zobaczymy, co się tutaj nam działo, to tu może wystąpić podobna struktura, czyli możemy parę tygodni poprzebywać, albo może nastąpić tak, że mamy wjazd w tą strefę, teraz będzie korekta,
Już nam się zrobiło 382,414. Teraz mamy troszeczkę wyjazd do góry. Jakby cena jeszcze wróciła do tego, może się okazać, że podbijemy aż do 78 dolarów za baryłkę. Potem również czytelna korekta i dopiero potem jeszcze jakiś większy wjazd. Ale żebyśmy dostali jakiś przepotężny ruch, to musi się wydarzyć nam jakaś większa akumulacja bądź zebranie zleceń, które tam były. Fundamentalnie ropa powinna według mnie być w granicach właśnie 80 dolarów za baryłkę WTI, czyli ta cena, która tutaj jest 81,32. No ale zobaczymy, w którym miejscu ta ropa mogłaby tam dojechać i gdzie byśmy chcieli, żeby dojechała. Rynek złota, o niego też pytacie. No i teraz tak, co tu się wydarzyło? No manipulacja i to ogromna, przeogromna manipulacja. Wierzchołki, które tutaj były i które mieliśmy zaznaczone, czyli tu były praktycznie potrójne, bo był ten wierzchołek i następny wierzchołek. One zostały tutaj manipulacyjnie wybite świecą czyszczącą. Masę tutaj zleceń, stop lossów pękło, strzeliło i ktoś tu wrzucił przepotężne pieniądze, żeby prowadzić ten rynek handlować do dołu. I teraz też na porannym przeglądzie rynku wspominałem, że będziemy mieć dwie strefy do ewentualnie próby shorta. Pierwsza strefa to jest ta zielona, która może nam tutaj tą cenę zwindować do dołu i teraz na dniowym zrobiła nam się tutaj formacja. Z tym, że tą mamy przepotężną świecę zieloną i teraz zobaczymy, co się dalej wydarzy. 4-godzinowy interwał, jakbyśmy chcieli, to byśmy zerknęli sobie na 4-godzinowy i już Wam mówię, jaki jest scenariusz. Scenariusz jest taki, że albo na chwilę obecną dostaniemy jeszcze powrót tutaj, do tej strefy i z tej strefy potężny zjazd jeszcze do tych poziomów. Z tym, że teraz to jest jeden scenariusz, który może być handlowany. Ja tutaj przez to, że tutaj masę zleceń weszło, no to chciałbym się spodziewać zjazdu tej ceny no, w granicach poniżej ponownie 1950. Tam bym chciał tą cenę zobaczyć, by było rozbudowywanie się następnej korekty, ale jeżeli ten scenariusz pierwszy by nam tutaj się nie sprawdził, bo to jest pierwszy scenariusz, to drugi scenariusz jest taki, że jedziemy sobie tutaj do granicy 2070 i to jest cena mniej więcej 2100. To jest ten przedział albo nawet ta strefa, z której ponownie mogą nastąpić większe tutaj shorty. Ktoś tutaj będzie odpalał i rządził tym rynkiem, będzie próbował jak gdyby zbić tą cenę jeszcze dużo, dużo niżej, ponieważ on tutaj się bardzo mocno zapakował w zlecenia na short i chciałby, żeby ta cena pojechała mocno do dołu. Zobaczymy, bo było mówione tak, ja też się nastawiałem, że jeżeli Powell wyjdzie i powie, że mamy już tutaj perspektywy obniżania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i możemy popatrzeć na to, że w przyszłym roku będą stopy procentowe obniżane, no to myślę, że to złoto by pojechało nam tam dużo, dużo wyżej. No ale na chwilę obecną może być to tak rozgrywane przez rynki, że wszyscy myślą, że złoto pojedzie dużo, dużo wyżej, ponieważ będą obniżane stopy procentowe, a tymczasem złoto pojedzie w tą stronę i zrobi wszystkim sikusa, tak jak to rynki robią, żeby praktycznie rozczarować wszystkich. Zerkniemy sobie też na rynek gazu naturalnego. Co się tutaj na tym natural gazie dzieje? No, powiem Wam tak, dzieje się tutaj dużo. Jeszcze tak z optymistycznego punktu widzenia, co musimy postawić tą linię trendu mniej więcej po tych korpusikach. Dla mnie ona by była najważniejsza w sumie, tak? No i teraz tak, mamy przebicie i mamy przebicie na wszystkich rynkach. My teraz analizę sobie robimy na rynku spotowym, ale jeżeli na kontraktowym zobaczymy, wszędzie mamy przebicia kluczowego wierzchołka, czyli ten wierzchołek był dla nas kluczowy. I teraz co tutaj się dzieje? No, dzieje się, powiem Wam ciekawie, ponieważ albo ta cena już pojedzie nam w poniedziałek tam do góry, albo cofnie się do tego poziomu 382,414. I tej mojej zielonej strefy to będzie strefa popytowa, która wyciągnie tą cenę gazu do góry. Ja tu się nastawiam już prowzrostowo na to. Może jeszcze się może nastąpić jeszcze coś takiego, że dojdziemy tutaj, odreagowanie, jeszcze jedno zejście i dopiero jazda do góry, co by na przykład sugerowało, że tu mamy spowolnienie rynku, tu mamy zebranie i tutaj będziemy mieć rozpoczęcie tego ruchu, który by mógł tutaj doprowadzić nas ponownie do 3 dolarów za tutaj natural gas, czyli gaz amerykański. Także bardzo ciekawie również to wygląda tutaj z perspektywy czasu. Także to miałem dzisiaj na przygotowane dla Was takie szybkie analizy weekendowe. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Dajcie kciuka w górę. Powiedzcie mi jeszcze, jak Wy sądzicie, czy teraz rynki będą prowzrostowo, czy prospadkowe. Wpiszcie to w komentarzu, bo no mówię, tutaj się działo przez te konferencje europejskich banków, znaczy Europejskiego Banku Centralnego i FOMC-u, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego. Co Wy sądzicie o tym? Czy będziemy tutaj mieć dalszą hossę, czy ewentualnie to jeszcze się przygotowywać na to, że będziemy mieć jakieś spadki? Dzięki serdeczne,
Trzymajcie się i do zobaczenia do poniedziałku na porannym przeglądzie rynków.